pytam, czy może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego na tym dość wąskim odcinku asfaltu można było wprowadzić ruch rowerowy, a na tym szerszym asfalcie na ulicy Wojska Polskiego po jednej i po drugiej stronie nie można wprowadzić ruchu rowerowego? I zgodnie z przepisami należy po tamtej stronie zejść z rowera i jechać do Carrefoura po jezdni. Poprosiłem bodajże w zeszłym tygodniu panią starostę o zmianę organizacji ruchu na ulicy Wojska Polskiego, właśnie żeby dopuścić rowery na chodnik. A może nawet widząc, co stało się na Miechowickiej. Tam wcześniej były dopuszczone rowery, a teraz jest normalnie ścieżka rowerowa współdzielona z pieszymi. To może tu też tak można. Znaczy ja wiem, że tak można, tylko trzeba chcieć. Ponowię również pytanie, dlaczego na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z Miechowicką nie można na tym przejściu dla pieszych zrobić również przejazdu dla rowerów, jak również na tym przejściu, jeśli tam w tle przez trzy pasy Alei Niepodległości jest przejazd dla rowerów, jak również na tak zwanym inorondzie przez trzy pasy na przejściu dla pieszych na Wojska Polskiego również jest przejazd dla rowerów. Gdzie tu jest jakaś logika? Również tutaj, na przejściu dla pieszych przy Bodzio, gdzie mamy przejście tylko przez dwa pasy ruchu, bardzo z daleka przejście widoczne z jednej, jak i z drugiej strony. Dlaczego tu nie mam przejazdu dla rowerów, skoro jest tu droga dla rowerów, która dochodzi do samego przejścia? Jest tu jakaś logika? No i dalsza część zagadki. Dlaczego właśnie przez ulicę Wojska Polskiego na Inorondzie można przejechać przez trzy pasy na rowerze, a przez Aleję Niepodległości nie można? Ja myślę, że znam odpowiedź, dlaczego przez Aleję Niepodległości nie można przejeżdżać na rowerze. Po prostu organizator ruchu dba w ten sposób o bezpieczeństwo pieszych, gdyż on dobrze wie, że w związku z takim rozwiązaniem pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu na Alei Niepodległości samochody bardzo szybko jadą i on nie chce narażać rowerzystów na potrącenie. Ale to można bardzo łatwo rozwiązać. Wystarczy tu wprowadzić ruch okrężny. A tak w ogóle to wojewoda stwierdził, że znaki stop są nielegalne, potwierdził to, więc kiedy one znikną? Albo inaczej, kiedy tu w ogóle na tym rondzie coś się zmieni? Na rondzie, na skrzyżowaniu. Ale właściwie to jest rondo, bo każda budowla okrągła to rondo.